Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie, tak bodajże prawidłowo wita się z nami Rok w każdym swoim vlogu albo w większości vlogów. Postaram się patrzeć w kamerę albo tutaj na ekranie, gdzie mam podgląd. Dlaczego i o co z tym chodzi z tym wstępem? Oczywiście przeczytałem książkę cały ten rok i sam wstęp, przeczytam wam go, żebyście zrozumieli o co chodzi na samym tym początku. Wstęp zaczyna się bardzo dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To jest bardzo nietypowe nagranie, bo tak właśnie powstaje mój wstęp do książki. Poprosiłem wydawcę, żeby w bardzo dosłownej formie trafiło to do książki i żebyście dzięki temu się dowiedzieli, jak ona powstała. Jeśli macie w rękach książki i czytacie te słowa na kartce papieru, to informuję, że jak zwykle siedzę przed mikrofonem, gadam do kamery i nagrywam. I w tym właśnie sposobem Rok sprawił, że miałem inne podejście do książki, inaczej mi się ją czytało, bo czytałem ją w momencie, kiedy miałem więcej czasu, czy jechałem środkiem transportu, prawda? I inaczej mi się ją czytało, bo tak jakbym czytałem tą książkę, tak jakbym oglądał jego vloga, tak? Gdy już, że tak powiem, kończył mi się czas w podróży, czy już mi się kończył wolny czas, po prostu kończyłem w tym momencie, tak jakbym po prostu kończył vloga. I to jest bardzo fajne podejście. Dzięki temu wstępniakowi dostałem fajne właśnie podejście. To we mnie tak jakby zaszczepiło, tak? Bo sam, czytając sam ten wstępniak, już wyobraziłem sobie takiego, wiecie, Roka, że włączony mam vlog gdzieś tutaj na ekranie. I tak jakbym właśnie wyobraził sobie tego Roka siedzącego przed mikrofonem, mówiącego do mnie. No wiadomo, do mnie, no ze względu na to, że ja czytam tą książkę, tak? I właśnie w taki sposób sobie to wyobraziłem, w ten sposób podszedłem do książki, też gdzieś z tyłu głowy gdzieś tam słyszałem ten głos Roka, więc to taki we mnie dodało taki dodatkowy impuls, gdzie ta książka lepiej do mnie dotarła, o tak to nazwijmy. O samej książce. Książka opowiada nie tylko o Roku, opowiada też kilka innych fajnych, ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś dobrze ją przeczytał, jest młodym twórcą, tak jak ja, ma mały kanał, to może wynieść ciekawe wnioski, tak jak ja to zrobiłem, że to jest przecież mój kanał. Ja tym kanałem powinienem żyć, ten kanał powinien sprawdzać mi frajdę, powinienem robić to, co lubię na tym kanale i w sumie niezbyt przejmować się opiniami innych. Oczywiście, jeżeli to jest opinia, która jakaś tam jest informująca nas, że coś się nie podoba, że coś powinniśmy robić lepiej, oczywiście wziąć to do siebie i spróbować to wdrożyć w życie, ale tak powinniśmy robić to, co lubimy, co nas sprawia frajdę, bo to inaczej rzutuje na oglądających, tak? Co jeszcze mogę powiedzieć o książce? No książka bardziej mi pokazała Roka, tak? Obraz Roka, tak jakbym bardziej go poznał. Są historie, które już widziałem w jego vlogach o Bolesławcu, jak był mały. Też fajne zdjęcia, jak Rok był właśnie mniejszy. Dużo fajnych zdjęć, fajnych obrazków też są śmieszne obrazki. Przepraszam, popijam sobie herbatkę. I co mogę powiedzieć? Kilka fajnych rzeczy na temat YouTube'a też było tutaj wrzuconych, wspomnianych, jak to było z Rokiem i jego YouTube'em, jego w ogóle pracami, jego firmą z wypożyczalnią filmów, to też fajna historia. Już to słyszałem we vlogu, jak i większość chyba tych historii. I naprawdę muszę przyznać, że naprawdę mimo wszystko, że znałem te historie, to i tak mimo, że je czytałem po raz kolejny, tak jakbym w ogóle ich nie słyszał. Jakbym przeżywał je jeszcze raz, tak? Te historie. Bo one były dość ciekawe, też te historie, które opowiada Rok o rodzicach, czy głównie o jego tacie, jak to rzutowało na niego samego, też właśnie fajnie i przyjemnie się to czytało i dzięki temu można wywnioskować, dlaczego Rok jest taki. W ogóle cała ta książka,
w sumie powinno nam dać do myślenia i powinniśmy zrozumieć, dlaczego rok jest taki, a nie inny. I co mogę więcej powiedzieć? Też fragment, tutaj autor, no jest dwóch autorów, jest Remigiusz Maciaszek i Michał Wojtas. I właśnie, nie wiem, czy mogę go nazwać pisarzem, bo chyba to on pisał tą książkę, też swoje fajne wstawki wrzucał, tak? Informujące, że na przykład tu siedzimy teraz w aucie, włączyłem dyktafon i rok zaczął opowiadać, tak? Więc to też inaczej napawało na tą część akurat, którą czytałem. Wyobrażałem sobie na przykład tego roka siedzącego za kierownicą i opowiadającego, tak? Tą książkę, opowiadającego tę historię. Tak samo jak siedzieli w kuchni u niego, to też sobie właśnie wyobraziłem, jakbym siedział gdzieś tam obok nich, popijał razem z nimi tą herbatkę czy tam kawę i słuchał tego, co rok ma do opowiedzenia. Więc to też tak inaczej źródowało na przyjęcie tej książki przeze mnie. Co mogę powiedzieć? A, jeszcze jednej rzeczy się dowiedziałem ciekawej, bo w jednym z materiałów rok wspominał, że spodziewają się wraz ze swoją żoną dziecka. I tutaj w książce jest powiedziane, że jakiej płci i jak ma na imię to dziecko, więc gratuluję rokowi potomstwa. Mam nadzieję, że urodzi się zdrowe, bo to już praktycznie termin jest. W momencie, kiedy ja nagrywam, już praktycznie zbliża się termin. Niecały tydzień chyba, 27 to miał być październik, jak dobrze pamiętam. Przeczytałem książkę kilka dni temu, więc nie jestem w stanie zapamiętać tej całej książki, tak? Pamiętam tylko tę większość momentów, które wywarły, że tak na mnie, że tak powiem, na mnie pewne większe wrażenie i zapadły mi głębiej w pamięć. Też rok mówił o twórcach na YouTubie, o różnych kanałach, jakie kanały się tworzy na YouTubie i głównie co jakie kanały. Czekajcie, zbieram myśli. Jakie kanały w ogóle są tworzone na YouTubie, jak podejść do kanałów. Nie ma tam, że w tej książce nie ma powiedziane, że a słuchajcie, róbcie to i na pewno się wbijecie. Nie. Jest tu jest właśnie powiedziane fajnie, że na 10, powiedzmy, że na 1000 kanałów 100 jest zrobionych świetnie od samego początku, a tylko jeden osiągnie sukces, tak? Więc to jest loteria wielka na YouTubie. Ale tak jak mówię, no po przeczytaniu tej książki zmieniłem troszeczkę podejście do swojego kanału. W sumie wynikiem tego mojego zmienionego podejścia jest właśnie po prostu opowiedzenie o tej książce, jak ja ją widzę, jak mi się podobała, a podobała mi się bardzo. Nie jestem zwolennikiem oceniania książek, wiecie, tak, od ceny od 1 do 10, ze względu na to, że każdy inaczej pod względem przeczytania i tego, jak historia czy treść w książce na nim wywarła wrażenie, czy jak mu się podobała. Każdy inaczej ocenia tą książkę, więc, że tak powiem, szufladkowanie ocenowe tutaj, mimo że jakaś dana książka podobać się powiedzmy na 9, a komuś może się podobać na 5, prawda? I on będzie mówił, czemu ci się podobało na 5, jak na 8, 9, jak to jest słabe, to będzie 5 najwyżej. Więc nie jestem zwolennikiem oceniania książek, ale jeżeli miałbym ocenić tą książkę w skali od 1 do 10, to dałbym jej 8,5-9. Nie ze względu na to, że jest tutaj jakaś historia czy coś takiego, że wiecie, że chodzi mi o głównie o coś w stylu książki przygodowej czy książki fantasy, ale można wielu rzeczy się dowiedzieć z tej książki, można drugie dno, że tak powiem, wyciągnąć. Chociaż nie radziłbym wszystkim z dogłębnej, że tak powiem, analizy książki. Można po prostu wywnioskować dużo fajnych rzeczy, wziąć niektóre nauki do siebie, jakąś głębsze przemyślenia, głębszą wiedzę z niej wyciągnąć. I myślę, że dlatego taka ocena z mojej strony by była. Myślę, że książka jest naprawdę warta polecenia. Jeśli znacie roka, oglądaliście roka i chcielibyście
że tak powiem, dowiedzieć się więcej o nim, bo naprawdę w tej książce można się dowiedzieć bardzo, bardzo dużo więcej o no, prawie wszystko, jakim był kiedyś i jakim jest do teraz, tak? Jaki będzie, czyli resztę roku dopiero się dowiemy, czas przed nami, czas przed rokiem, żeby pokazać, jaki jest, jaki będzie na YouTubie i nie tylko. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało to takie moje pogadanie o książce cały ten rok. I cóż, trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej, hej!